w rolach głównych. Resident Evil. Retrybucja. W pozostałych rolach. Muzyka. Film na motywach gry komputerowej. Scenariusz i reżyseria. My name is Alice. Mam na imię Alice. I worked for the Umbrella. Pracowałam dla korporacji Umbrella, największej i najpotężniejszej na świecie. Stałam na czele ochrony tajnego ośrodka nazwanego ULEM. W podziemnym laboratorium pracowano nad wirusem, eksperymentalną bronią. Wirus się wydostał. Wielu ludzi zginęło. Ale nie pozostali martwi. UL kontrolował nowoczesny komputer, sztuczna inteligencja zwana Czerwoną Królową. Zareagowała brutalnie na atak wirusa. Zabijała. Wszyscy tu zginiecie. Zaatakowała nawet niezarażonych ludzi. Uciekłam, ale to był dopiero początek. Wirus rozszerzał się gwałtownie w Stanach Zjednoczonych, a potem na świecie. Wirus T sprawiał, że martwi wracali do życia i potwornie mutował. Korporacja nadal eksperymentowała z zabójczym wirusem. Zostałam zarażona, ale wirus zmienił moją budowę komórkową. Miałam moc. Chodzi o strukturę genetyczną. Stałam się inna. Potężna. Niepowstrzymana.
Tymczasem ludzkość słabła. Ratowałam ocalałych. Ścigano nas wszędzie. Korporacja złapała moją przyjaciółkę Jill Valentine i poddała praniu mózgu. Zabić. Walczyłam z szefem korporacji Albertem Weskerem. Pozbawił mnie mocy, ale go pokonałam. Myśleliśmy, że najgorsze za nami. Nic z tego. Znowu walczyliśmy o życie. Rise and shine. Pobudka, już późno. Come on, babe. We're late. Alarm didn't go off. Budzik nie zadzwonił. Becky's not up yet. Becky jeszcze nie wstała. Miss Henderson's gonna Pani Henderson pissed. Się wkurzy. Wiesz, jak się złoszczą, gdy przywozimy ją po dzwonku. Babe? You all right, babe? Dobrze się czujesz? Yeah. Tak. I'll go get Becky. Przygotuję Becky. I charge your batteries. Naładowałem ci baterię. Becky? Becky? You know, Miss Henderson. Pani Henderson prosi, żebyś mówiła, kiedy migasz. Thank you, Daddy. Dziękuję, tato. When you come back. Gdy wrócisz ze szkoły, dam ci niespodziankę. I heard that. Słyszałam. By the way, these batteries are lasting. Baterie szybko się wyczerpują. Potrzebne są nowe. Okay, well, I can pick some up. Kupię po drodze. Be late. Znowu się spóźnię. Oh, shit. Okay, another shirt. Przyniosę ci czystą. Someone picked up your dry cleaning. Ktoś wczoraj odebrał twoje pranie. Ty, aniołku? Couldn't be late, remember? Spóźnisz się. Oh, racja. Get you that shirt. Pójdę po koszulę. Zabierz Becky. Ratunku. No,
Cofnij się. Stój. Co ci odbija? Wskakujcie. Co się dzieje? Nie wiem. Czemu ci ludzie to robią? Oni już nie są ludźmi. Jesteś ranna? Możesz się ruszać? Chodź. Kocham cię. Korporacja Umbrella, cela 919. Więzień Projekt Alice. Czeka na przesłuchanie. Projekt Alice? Czemu zwróciłaś się przeciwko korporacji? Jill, to ty? Czemu zwróciłaś się przeciwko korporacji? Co się stało z Chrisem i Claire? Gdzie są inni ze statku? Projekt Alice. Dla kogo pracujesz? Dla kogo pracujesz? Czemu to robisz?
Uwaga! Włamanie do głównego komputera. Wyłączony system ochronny. Ponowne załadowanie komputera za 2 minuty. Wyłączony system ochronny. Ponowne załadowanie komputera za 1 minutę i 50 sekund. Wyłączony system ochronny. Ponowne załadowanie komputera za 1 minutę i 40 sekund. Wyłączony system ochronny. Ponowne załadowanie komputera za 30 sekund. Wyłączony system ochronny. Ponowne załadowanie komputera za 20 sekund. Wyłączony system ochronny. Ponowne załadowanie komputera za 10 sekund. Komputer się ładuje. Ucieczka. Projekt Alice. Wezwać ochronę. Korytarze przeszukać laserem. Uruchomienie 6. protokołu. Stand by. Uwaga. Stand by. Uwaga. Tokio. Uruchomienie sekwencji Tokio.
Stand by. Uwaga. Stand by. Uwaga. Welcome to Umbrella. Witamy w centrum dowodzenia. O tak. Nie. Nazywam się Ada Wong, pracownica korporacji Umbrella, najlepsza agentka Alberta Wiskera. Dobrze cię znam. Może rozwiążę ten problem raz na zawsze. Ani ja, ani Albert już nie pracujemy dla korporacji. Nie szkodzi. Możesz ją zabić, ale wtedy stąd nie wyjdziesz. Wesker, bądź grzeczna, odłóż nóż. Miło cię znów widzieć. Jak uciekła? Ktoś jej pomaga. Mamy tu zdrajcę. System ochronny wyłączył się na 2 minuty. A centrum dowodzenia nie odpowiada. Zabiłam wszystkich w centrum dowodzenia. Wesker włamał się do głównego komputera. Wyłączyliśmy system ochrony i wypuściliśmy cię z celi. Musimy cię stąd wydostać. Czemu mi pomagacie? Jesteś nam potrzebna. Ludzkości grozi zagłada. Przetrwamy dzięki współpracy. Najpierw powiedzcie mi, gdzie jesteśmy i co tu się dzieje. To ich poligon doświadczalny. Czemu Tokio? Widziałaś dokładną makietę miasta obejmującą kilka przecznic. Stałam na ulicy. Widziałaś niebo? Była noc. Gwiazdy? Księżyc? Konstrukcja ma wysokość 100 metrów. Sufit jest czarny. Zwykle panuje tam noc. Przecież to pora, gdy wychodzą potwory. Padało. Mogą tworzyć deszcz, wiatr, nawet śnieg. Po co to zbudowali? Korporacja Umbrella zarabia na sprzedaży broni biologicznej, której nie można testować w świecie rzeczywistym. Wybudowali centrum Nowego Jorku, pokazali Rosjanom symulację zarażenia wirusem, im go sprzedali. Potem zrobili symulację zarazy w Moskwie i sprzedali Amerykanom. Zaraza w Tokio. Sprzedali Chińczykom. Zaraza w Chinach. Sprzedali Japończykom. Każdy musiał go mieć. Korporacja stworzyła nowy wyścig zbrojeń, ale chodziło o broń biologiczną. Bardzo zyskowną. Tutaj powstało jej największe dzieło. Jądro ciemności. Czemu stąd nie uciekamy? Czekaj. Słońce wzejdzie za minutę. Sama zobaczysz. Ośrodek badawczy znajduje się na Kamczatce w północnej Rosji. W latach 80. Związek Radziecki konstruował tu łodzie podwodne. Po zakończeniu zimnej wojny korporacja rozbudowała centrum. Nikt nigdy stąd nie uciekł. Lud. Grupa uderzeniowa wejdzie na teren i zapewni wam wsparcie.
Tu zasysają powietrze dla ośrodka. Wygląda na opuszczony. Zależy im na takich pozorach. Mamy 2 godziny, aby wydostać Alice i Ada. Później dotrą posiłki. Obchodzę system. Kod dostępu od Ady. Ufasz jej? Wprowadź. Ładunki założone. Mamy dostęp. Do dzieła. Weszli. Grupa będzie osłaniała windę, którą wyjedziecie na zewnątrz. Unieszkodliwią ochronę. Spotkają się z nami i wyprowadzą. Jest wśród nich twój przyjaciel, Luther West. On żyje? Trzymajcie się, panie. Ustawiamy zegarki 2 godziny za 3, 2, 1, już. Ładunek uzbrojony. Czemu nie odpalimy go zdalnie? Mogą zakłócić sygnał. Poza tym musimy zniszczyć cały ośrodek. A jeśli zajmie nam dłużej niż 2 godziny? Już ćwicz wstrzymywanie oddechu. Szefowa ochrony Valentine dotarła do makiety Tokio. Śledzą was. Idą tutaj. Ma was schwytać, a w ostateczności zabić. Kto wydaje rozkazy? Czerwona Królowa. Komputer? Tak. Sztuczna inteligencja, którą spotkałaś w tak zwanym Ulu. Włada tym, co pozostało z korporacji. Zatrzyma was za wszelką cenę. Opracowałem trasę ucieczki przez makietę Nowego Jorku na przedmieścia. Tam spotkacie się z grupą uderzeniową. Przeprowadzą was przez makietę Moskwy do przystani łodzi podwodnych i windą na powierzchnię. Królowa przejęła mój sygnał. Odzyska kontrolę nad ośrodkiem. Pośpieszcie się. Nie słuchajcie zdrajcy Weskera. Ja tu rządzę. Projekt Alice, Ada Wong, ani kroku. Chodźmy. Projekt Alice, zginiecie tam. Już to słyszałam. Intruzi w windzie. Szyk obronny. Wybrać cele i strzelać. Przed nami przystań. Barry, idziesz ze mną. Za 30 minut spotykamy się z Alice i Adą. Czysto. Now
Ładne zabawki. Łodzie podwodne klasy Tajfun. Największe, jakie zbudowali Rosjanie. Korporacja rozwoziła nimi w tajemnicy broń biologiczną po całym świecie. Pośpieszmy się, zostało nam 90 minut. Wykryto intruzów. Wyeliminować. Nowy Jork. Musimy przejść jeszcze dwie makiety, nim uciekniemy. Szybciej. Po co nadal prowadzą tutaj próby? Żeby nauczyć się kontrolować broń biologiczną. Uruchomić sekwencję Nowy Jork. Aktywować broń biologiczną. Uwaga. Uwaga. Uruchomienie sekwencji Nowy Jork. Czerwona Królowa aktywowała broń biologiczną, żeby nas powstrzymać. Chodźmy. Czekaj. Słyszałaś? Wiesz, co to jest? Domyślam się. Jaja sobie robisz? Chłopaki? Kiepski pomysł. Let's move. Szybciej. Jesteśmy spóźnione. Co się dzieje? Koniec sekwencji. Zwykle trwają około godziny. Chodź. Zanim Czerwona Królowa aktywuje coś innego. Cele przeżyły. Szef ochrony Valentine, przejąć intruzów, wkraczają do makiety Moskwy. Aktywacja Las Plagas. Co się dzieje? Czerwona Królowa wie, że tu jesteśmy. Uważajcie. Uwaga. Uwaga. Uruchomienie sekwencji Moskwa. Co? Słuchaj. Tam. Co to jest?
Wycofujemy się. Chmury. To obrazy holograficzne. W czasie symulacji nikt nie patrzy w niebo. Miejsce spotkania z grupą uderzeniową. Czemu się spóźnili? Ruch w domu za tobą. Okno na górze. Co by tu robili? To mój klon. Byłaś jednym z 50 modeli bazowych. Urocze. Jak myślisz, skąd korporacja brała ludzi do prób? W każdej symulacji ginęły setki. Wdrukowali im podstawowe wspomnienia, żeby właściwie reagowali na zagrożenie. W jednej wersji była gospodynią na przedmieściach, potem kobietą interesów w Nowym Jorku, a następnie żołnierzem korporacji. Mamusiu, schowałam się jak kazałaś. Czemu masz taką fryzurę i ubranie? Projekt Alice uzbrojony, zlokalizowany. Mamy niewiele czasu. Znajdź wyjście. Za chwilę. To nie jest realne.
Dla niej jest. Wdrukowali jej uczucia do ciebie. Wczoraj była manekinem. Mogę ci pokazać tuzinę w magazynie. Niestety to prawda. Jestem gotowa. Szybko? Tak. Tatuś? Nie jest twoim ojcem. Schwytać, w ostateczności zabić. Tu jest dziecko. Wasz problem, nie nasz. Jaka czuła. Nic się nie zmieniłaś. Nie znam cię. Poddaj się, albo giń. Nie podnoś się. Drużyna. Nie możesz tu zostać. To ci pokaże drogę do wyjścia. Idź przez makietę Moskwy do przystani łodzi podwodnych. Weź. Nie potrzebuję. Alfa wkracza. Uciekaj. Znalazłem wyjście. Ona nam pomogła, pamiętasz? Uciekłyście. Myślałam, że tylko ja przeżyłam. Dlaczego wszystkie napisy są po rosyjsku? Czemu tak dziwnie się ubrałaś? Umiesz strzelać? Brałam udział w kampanii. Przeciwko broni palnej. Przypomina kamerę. Mierzysz i naciskasz. Przeszłaś na stronę przestępców. Co tu się dzieje? Wyjaśnię, gdy wrócę. Masz jej strzec.
Zostaniesz z nią. Obiecałaś, że mnie nie zostawisz. Zaufaj mi, wrócę po ciebie. Słowo? Tak. Kocham cię. Wróci po ciebie. Chodź, poszukamy kryjówki. Spotkałam twoją siostrę. Była niegrzeczna. Tu się schowamy. Tędy. Szybko. Najpierw trzeba... Czekacie na zaproszenie? Super bryka. Wiadomo, Moskwa. Słyszałam strzały, więc wam pomogłam. Gdzie Ada? Została. Szkoda. Widziałaś, jak ginie? Nie. Zawsze ma plan. Śpicie? Teraz? Chętnie. Następnym razem mnie uprzeć. Uprzedzam. Koleś wrócił. Dojeżdżamy. Nie tam. Wszyscy cali? Tak. Chodźmy. Możecie wyjść. Wróciłam.
Gdzie ich znalazłaś? Kto to? Mam na imię Becky. To moja mama. Długa historia. Zostały 22 minuty. Tamtędy nie wrócimy. Mapę miał Siergiej. Dam radę. Pójdziemy tym tunelem. Na końcu jest winda towarowa do przystani łodzi podwodnych. Ruszajmy. Czemu pracujesz dla Weskera? Musiałem, bo sytuacja na powierzchni się zmieniła. Powiedział, że znasz broń, która da nam przewagę. Nie zrobiłbym tyle dla jednej osoby. Słusznie. Tędy. Przystań łodzi podwodnych jest nad nami. Szybko. Tam czeka winda. Zostało 11 minut. Damy radę. Uważajcie. Zostało 11 minut. Damy radę. Uważajcie. Odłączyć zasilanie. Użyć broni biologicznej. Wskakujcie. Hold on. Następne piętro? Stroje męskie i sportowe. Kucnij. Co się stało? Nie wiem. Dokąd idziesz? Ktoś zdalnie odłączył zasilanie. Bądź dzielna. Obronię cię. Potrafisz włączyć? Nie znam hasła. 9 minut. Zmiana planu. Czyli po to zostawiliśmy ładunki. Mamusiu. Kiepsko. Nie żyje. Co robisz? Idę po nią. Nie straciłem kumpli na darmo. Wrócę. Chodź. Jesteś od niej ważniejsza. Mylisz się. To błąd. Z drogi. Nie zostawicie mnie tu? Za nic w świecie. Nie ruszaj się. Wszystko gra. Sprowadź ją.
pasuje wam? Ataku. Wycofać się do windy. Idź. Ja tu zostanę. Musicie się stąd wydostać, więc będę was osłaniał. Poza tym... Dobrze się bawię. Wiecie. Uciekaj. Dajcie więźnia. Przerwijcie ogień, albo ją zastrzelę. Rzuć broń i wyjdź, bo ona zginie.
Mamusiu, kto to? Mami, who are they? Kim oni są? Mami, is that you? Mamusiu, to ty? Jesteś moją mamą? I am now. Teraz tak. Wiejemy. Śmigłowce już lecą. Możemy odpocząć. Co się dzieje? What the hell is that? Co to? Nic ci nie jest? Nie.
Mówiłem, że ma plan. Tylko wy dwie? Wystarczy. Pasożyt Las Plagas. Thank you.
Unicestwić projekt Alice. Alice? You can't kill me. Nie zabijesz mnie. I don't need to. Nie muszę. Good luck with powodzenia. Co to? Pomoc.
Odzyskałaś przytomność. A ja odzyskałam ciebie. Czujesz się tutaj jak u siebie. Przyznaję. Rzeczywiście. Co mi zrobiłeś? Tylko tobie udało się w pełni wykorzystać możliwości wirusa T. Dlatego potrzebuję twojej starej wersji. Oddałem ci ten dar. Jesteś bronią. Zabiję cię. Być może. Ale najpierw zrób swoje. Czerwona Królowa chce zniszczyć wszystkie formy życia na Ziemi. Tyle pozostało z ludzkości. Łączymy się przeciwko wspólnemu wrogowi. Potrzebujemy więc ciebie, najpotężniejszej broni. Ostatni szaniec ludzkości. Początek końca. Wersja polska, film Factory Studio. Tekst Danuta Dowiat. Czytał Andrzej Leszczyński.